Przede wszystkim, Leopold 7, przeciąg Pillars of Eternity. Dobra. Później co, myślę, że zanim przystąpimy do dużego gadutajczeka pewnie. Zajmijmy się może paroma rzeczami, które zostawiliśmy. Między innymi jest ta jaskinia jedna w drodze do wiązów, którą zostawiliśmy, przed którą stały ogry. I właśnie, jest jeszcze jedno zadanie na zlecenie. Próby niesłomnego. Zadania. Zlecenie na Nalred Modrak. Ma legowisko na, we wybrzeżu wiązów. Okej, okay, to może nawet... Hey there. Może nawet tam w tej jaskini go znajdziemy. Okej, okay, dobra, wejdźmy. Sure. O, no i dobra. Tutaj przed jaskinie. Raczej to nie był gość żaden. Czekajcie. Dobra. Raczej to nie był żaden gość. Jeden z tych ogrów, który stał przed... jeden z tych ogrów, który stał przed jaskinią. Bo nie przypominam sobie, żebyśmy znaleźli jakąkolwiek głowę. Zresztą możemy zajrzeć jeszcze. Słowek. Przedmioty fabularne. Chyba nie mamy żadnej głowy. Ja? Tak. Dobra, wejdźmy. Może tam spotkamy tego, jak to się nazywa. Nalrent Mądry. Dobra. Szybki już nam nie będzie potrzebny. To przyda nam się jakiś zwiadowca. Którego puścimy przodem. Okej. Okay. Ogrze Matrona. Tak, tam tylko były... Uciekaj, uciekaj! A, dobra, stuntował niedźwiedzia. Stuntowało niedźwiedzia. Dobra, okej, okay, wszyscy. Może ty jeszcze nie strzelaj. Ty spróbuj. Spróbujmy tutaj znaleźć lepsze pozycje, okej. Okay. Cofnij. Dobra, ty otwórz ogień do Matrony. Dobra, druid. Mogę zobaczyć ich obrony? Tak. Na wolę mają całkiem niezłe obrony, 60, tak. Mogę spróbować przejąć jednego z niedźwiedzi. Dobra. Okej, to na razie nie potrzebujesz walki obronnej. Okej, okay, ładnie, niedźwiedź się przejął. Dobra. No tak. Dobra, czy ja chcę teraz strzelać do... Okej, okay, to jest ten gość, którego musimy zabić. Na razie tyle, że strzelaj do tego. Okej, okay, chyba tamten niedźwiedź padł? Nie, również... Nie, padł. Okej, okay, dobra. Więc teraz wszyscy możemy się skupić na tym. Ogrze. Może rzucić błogosławieństwo. Możesz im może rzucić mrową chmurę. No tak, powiedzmy. Paladyn został przewrócony, ale... No dobra, tam nie sięgniemy z mrową chmurą. A tutaj sięgniemy. Wystarczyć. Okej, okay, paladyn, wstawaj, bo potrzebuję kogoś, żeby tutaj zatwoił dziurę. Dobra. Zobaczmy, ty rzuciłeś czar. Teraz rzuć standardową zbroją. Chociaż nie wiesz, tutaj bardziej się przyda święcona ziemia.
Dobra, ty w kogo chcesz strzelać? Może w tą matronę? Dobra, teraz możemy na nich nakrzyczeć. Chociaż możemy detonację również zrobić? Nie. Nie, zróbmy krzyk. Okej. Okej, paladyn z tej bęcki nie zauważyłem. Zobaczę, czy zdąży się nałożyć. Nie zdążył. Okej. Słabo, słabo. Dobra. Ty teraz musisz włączyć tryb obronny. Spróbuj tego gościa zgarnąć. Dobra, tutaj możemy im zasadzić kulę ognia. Ty jeszcze możesz coś rzucić, raczej nie. Dobra, tego gościa przydałoby się zdjąć. Ty weź tarczę. Możesz rzucić tą ochronę. Gdzie ona była? Gdzie ona była? Nie. Nie. Było w drugim poziomie, w pierwszym, w czwartym. Ej. Zapomniałem. Tarcze dla wiernych z... Nie, podniesienie nie, krytyczne nie. Nie pamiętam, gdzie to było, to zaklęcie. Gdzieś tutaj się znajdowało. Lekkie przywrócenie, pchające pieczęć. A to zaklęcie, które chroniło przed... O, czujna obecność, okej. Okay. O to mi chodziło. Dobra. Gdzie ty jesteś? Możesz przewrócić tego gościa? Byłoby fajnie. Okej, fajnie, teraz będziemy mogli go nieźle pobić. Okej. Dostaliśmy ochronę? Tak, dostaliśmy. To teraz ten niedźwiedź się na nas rzucił. Dobra. Użyjmy może zamętu? Yes. Okej, fajnie. Świetnie zadziałało. Będę dać trochę czasu. Powiedzmy rzucenie żelaznej skóry. Dobra. Ty masz tu jeszcze czujną obecność stłumiona. Dlaczego stłumiona? Jednocześnie oni musieli coś na nas rzucić. Dobra. Ten ogrzy druid się przestraszył, że atakuje swoich, więc fajnie. Chyba będę musiał rzucić leczenie. Dobra. Ile to będzie przywracać? Po 41. Powinno na chwilę wystarczyć. Okej. Okay. A tu możesz jego przywrócić. Okej, jakiś handlarz niewolników. Dobra, zaraz z nim porozmawiamy. Spróbujmy przywrócić może paladyna. Chociaż aż tak bardzo nam się już nie przyda, więc w sumie spróbuję może ich porozwalać. Nie będę już więcej czarów marnował. Okej. Dobra, co ty możesz jeszcze rzucić? Masz to podpalenie swoje. Wy wszyscy atakujcie. Okej, możesz spróbować go przejąć. Chciałeś to podpalenie? Chyba tak.
mocno. Dobra, ładnie. Okej. Jeszcze tylko nam zostało ci dwóch druidów. Jeden druid, jeden... Jeden druid i jedna żona trona. Okej. Dobra. Okej. Ciekawe, że Eder prawie w ogóle nie otrzymał obrażeń, a Paladin tak szybko padł. Dużo on ma zdrowia? Paladin zaraz zobaczę. Czy to jest jego wytrzymałość? No chodzi mi o zdrowie, bo nie widzę za bardzo obrażeń na zdrowie, żeby otrzymał jakieś. Serio, ile ten ogrom może wytrzymać? No, w końcu. Dobra. Hey there. Zgarnijmy wszystkie główki. Ta głowa. Yeah. Spoko. Będziemy mogli trochę kasy za to wziąć. Just say the word. Dobra, przebadajmy jeszcze, czy nie ma jakichś ukrytych rzeczy tutaj. Zajmijmy się na walkę. Yeah. Distance. Kości zostały rozgryzione i zmiażdżone wielkimi zębami. Okay. Co my tutaj mamy? Migocząca pącza. Odbicie ataków dystansowych plus 10 przyznaje lustrzany obraz 3 razy przed odpoczynkiem. Odbicie plus 25. Okej. Okay. Brzmi nieźle. Dajmy to komuś, może Teoderowi. Oraz mokradłowce. Obrona, unieruchomienie, paraliż, okulawienie. Plus 20. Czas trwania minus 3, unieruchomienie, paraliż, okulawienie. Komu chcielibyśmy to dać? Może kapłanowi? Jak sparaliżyło kapłana, to sytuacja może się zrobić naprawdę brzydka. Okej, okay. Dodajmy jemu. To chyba nikomu nie będę dawać. Już obrona przed powaleniem praktycznie przydaje się tylko w pierwszym rzędzie. Okej. Okay. A to pomyślę później, czy chcę to komuś dawać. Okej. Okay. Zbierzmy rzeczy. I wynosimy się do przystani buntu. Okej. Okay. Yeah. Jeszcze jest przynajmniej jedno zadanie, które tam zostawiłem. A teraz mamy wystarczająco dużo pieniążków, żeby sobie z nim poradzić. Okej, dobra, co to mam za wiadomość? Dworowni przybył sam handlarz niewolników z Red Crest. Poszukuje więźniów na sprzedaż. Nie ma padł ofiar bandytów na szloku, ale twój patrol go uratował. Okej, ciekawe. Czy coś się buduje teraz? Przyjmij pieniądze? Nie. Okej, dobra, tu już się nic nie dzieje. Czy coś budujemy? Chyba nic nie budujemy. To źle. Trzeba to naprawić. Po kolei do wynalazcy, czemu nie? Okej, okay, dziwnie wyglądają w tym nocnym oświetleniu, jakby mieli brązowe zbroje. Dobra. Wracamy do Daru Ondry. 18 godzin 39 minut. Tam mieliśmy rzeczy do zrobienia. Jaka mgła. Mam nadzieję, że to mgła. Okej, okay, mieliśmy to zadanie, że mieliśmy porozmawiać z tą kurtuzaną? Ponieważ ona miała jakiś tam amulet. To może się tym zajmijmy na początku.
No i dobra. Hail and well met. Czy jest tu ktoś imieniem Serel? Bla, 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 bla. Tak, zapłać 500 sztuk miedzi. Dobra, jest na górze. Hey there. No to wchodzimy. Yeah. Sure. Mam cię na oku. Jasne. Świetnie. Hello. Przybywam tu z misji odbudowania Glanfantańskiego klanu. Czyli kręci cię odgrywanie ról, mogę się dostosować. Przysłał mnie twój przyjaciel, Tristwin, potrzebny mu ten medalion. Mnie również. Zaproponowałam mu połowę pieniędzy, ale nie chciał. Pewnie opowiadał ci o swoim rozbitym klanie. Powiedział ci też, że dzięki mnie znalazł się tam, gdzie jest. Naprawdę współczuję, ale założę się, że teraz żyje mu się lepiej niż w Eirir Glanfat. Długo pracowałam się wyrwać, nie zamierzam tego zrezygnować, tylko dlatego, że Tristwu raptem dopadła nostalgia. Okej. Dobra, nie mam wystarczająco stanowczości, ale... Dobra, możemy go po prostu kupić. 6000 sztuk miedzi. Dobra. Mamy tyle, więc zgoda. Serial wypatruje się w worek pieniędzy na własnej dłoni, przez chwilę spogląda na ciebie, a potem sięga za gorset. Podajcie rzeźbiony androwy medalion na sznurku. Obejmuję worek miedziaków. Od jutra mogę rozpocząć... Od jutra mogę mieszkać w paprotnym brzegu. Nie będę ci mówiła, co masz dalej robić, jeśli naprawdę oddasz medalion Tristrowi, to będę ci wdzięczna. Mam nadzieję, że znajdzie w domu to, czego szuka. Proszę, weź to. Zawsze dawał mi przewagę nad miejscowymi, ale zamykam ten rozdział swojego życia. Otrzymałaś już zapłatę za swój czas. Chcę go wykorzystać. Nie, nie. Jesteśmy cnotliwymi paladynami. Nie korzystamy z tego rodzaju przybytków. No dobra, dostaliśmy pierścień Serel. Czy on poszedł do naszej skrzyni? To jest medalion, który daje plus 2 do mocy. A pierścień Serel? Nie widzę go nigdzie. A, tu jest. Stanowczość plus 2. Okej, spoko. Mam chyba fajniejsze rzeczy. No zapominam tego używać. Moc plus 5, stanowczość plus 5. Ciekawe, czy mogę tego użyć przy rozmowie. Mhm. Tak, tylko podczas walki, więc nie mogłem. Ale cóż. Czy ktoś u nas potrzebowałby stanowczości? Ja mam ile plus stanowczości? A, to by mi dało bonus. Się co tego chyba nie potrzebuje. Paladyn tak ma wystarczająco duże rzuty obronne, więc może zamiast tego właśnie dam mu ten bonus do stanowczości. Żeby mieć 16. Okej. I tutaj trwające czuwanie pielgrzyma. Tego już nie muszę w takim razie używać. Mam jakieś inne fajne hełmy? Nie za bardzo. Krytyka plus 2, zręczność plus 1. Co ty masz? Niewrażliwość na zamęt, intelekt plus 2. Co jeszcze mam? Skradanie się i percepcja me. Oraz mam ten mnożnik trafień krytycznych. Okej, okay, dobra. Mm-hmm. Niech zostanie na razie przy tym, czym jest. Plus 1 do percepcji to również nie najgorszy bonus. Dobra, wyjdźmy stąd. Przy okazji teraz jak zwróciłem uwagę jak... A nie, zanim wyjdziemy to jeszcze się prześpimy. To darmowy pokój. Hey there. Solmar Kajdaniarz opuszcza warownię. Okej.
Handlarz niewolników. Czyli pewnie mogłem temu handlarzowi niewolników sprzedać tego wędrowca. Nie. Dlatego właśnie zniknął ten przycisk. Przyjmij pieniądze. Okej, spoko. Hey there. Tak nie zamierzałem go sprzedawać, więc pewnie nic się ważnego nie wydarzyło. Okej, dobra, chcę pójść do waliańskiej kampanii handlowej, ponieważ oni chyba mają zadania, których nie robiłem. Tak mi się zdaje. Na razie porozmawiajmy z nimi. Dobra, komu tutaj mam Liena. Witam w waliańskiej kampanii handlowej. Witam, to twoja pierwsza wizyta w waliańskiej kampanii handlowej, prawda? Powiedz proszę, czym mogę pomóc? Co to za miejsce? Waliańska kampania handlowa to Zwalczenie Kupców z Republik Waliańskich. Nazorujemy transakcje handlowe i negocjujemy w imieniu naszych kupców. To jest skład, w którym przechowujemy towary tranzytowe. Kim jesteś? Jestem zastępcą kierownika tego składu. Póki co pomagam Wężynowi go prowadzić, ale przejmę skład po jego odejściu na emeryturę. Lub kiedy szefowie spółki zdecydują, że czas na nowe kierownictwo. Okej, okay, dobra. Pogadajmy w takim razie z szefem. Dobra. A Petrasz, te skrzynie nie mogą stać. Maestro Verzano, to jest ten przedstawiciel. Hail and well met. Witam w składzie i siedzibie waliańskiej kampanii handlowej. Przybywasz z opóźnieniem. Wiadomość do sali odkrywców wysłałem wczoraj. Ta dostawa nie może czekać. Co to za dostawa? Muszę zatem założyć, że nie pracujesz dla ekipy, którą się skontaktowałem w sali odkrywców. Ale tu jesteś, a ich nie ma. To worek pestek przepękli cenionych ze względu na ich właściwości lecznicze. Niewielu kupców w Zatoce Buntu nimi handluje, ale ci znają ich wartość. Wydaje się to, że to proste zadanie. Dlaczego mnie o to prosisz? Moi kurierzy zostali ostatnio obrabowani i pobici. Wygląda na to, że niektóry rywali irytują moje sukcesy. Ciebie nie skojarzy ze mną. Dadzą ci spokój. A jeśli nie, wygląda na to, że umiesz o siebie zadbać. Jeżeli zaś chodzi o twoją uczciwość, to jest ona znana w całej Zatoce Buntu. A ty musisz przyjąć moje zapewnienie, że nie znajdziesz nabywcy poza wskazaną przeze mnie osobą. Dobra, zrobię to. Świetnie, masz doręczyć tę przesyłkę do niejakiego Gareta w oberży Gęś i Lis w Miedzianych Alejach. Będzie wiedział, co z nią zrobić. Wróć do mnie, kiedy wykonasz zadanie, a ja zajmę się twoją zapłatą. Okay? Kim była ta opierzona kobieta? A zapewne masz na myśli Palleginę. Jest paladynką w służbie ambasady waliańskiej. Jest dobrym żołnierzem, ale ma problemy z wypełnianiem rozkazów. Chyba ma zbyt gorącą krew. Wygląda na rozeźloną. Nic dziwnego, jest przewrażliwiona. Kobieta należała do bractwa paladynów, dotknięta przez boków w tak niezwykły sposób. Okej. Dobra, żegnaj. Co jeszcze ciekawego mamy? Dobra. Nie zamierzam ich okradać. To byłoby niezbyt życzliwe. Właśnie, zobaczmy, jak się zmieniła ostatnio moja reputacja. Domyślałem się, że to przepędzenie gościa mogło nam coś dać. Życzyłeś 4, to się nic nie zmieniło. Agresja, dyplomacja, pasja, racjonalność, uczciwość, zwodniczość. Chyba nic się nie zmieniło. Tak jak przy nie... Jak tego... kiedy tego pijaka przepędziliśmy z twierdzy, każąc go ganiać po polach, to... Obawiałem się, że to wpłynie na naszą... nie wiem... agresję, czy znęcanie się, czy coś takiego, ale najwidoczniej nie. Dobra, Miedziane Aleje. A właśnie, gdzie się znajdował ten gość, którego mieliśmy zwrócić ten amulet? Okej. A właśnie.
Problem zaczyna się niebieski, ale to właśnie tego spodobaliśmy, czyli... Okej, dobra, będziemy musieli to zobaczyć. Wszelką cenę... Władcy podziemi, długi łowy z dala od domu. W poprotnym brzegu. Okej, w karczmie na poprotnym brzegu. Dobra. Za chwilę się tym zajmiemy. Dobra, gdzie tutaj jest? Gęsis, tutaj. No, raz, raz. Przybierajcie swoimi przygotowymi nóżkami, czy jakby to ująć. Dobra. No i zobaczmy. Gareth. Mamy z tobą interes, gościu. Przepraszam. Kaszel mnie złapał. Dobra. Verzano ma dla ciebie przesyłkę. Ciszej! Demonlowie wszędzie mają swoich szpiegów. Powiedz Verzano, że ostatni raz od niego kupuję. To się robi zbyt niebezpieczne. Czy to, co właśnie zrobiłem, było niezgodne z prawem? Nie, skądże. Nie przypominam sobie, żebym słyszał o Demonelach. O wiele ważniejsze jest, żeby to oni nie usłyszeli o tobie. To stary ród z poprotnego brzegu, ale dziś słynie głównie z prowadzonych przez siebie interesów, z których większość wiąże się z pewną dozą łapowkarstwa, wymuszeń, kradzieży i zabójstw. Co Demonelowie mają z tym wspólnego? Nie masz bladego pojęcia, prawda? Powiedzmy, że Demonelowie mają w tym mieście wyłączne uprawnienia do handlu pewnymi towarami. Verzano natomiast lubi sobie od czasu do czasu dorobić obracając towarami z tej samej półki. Podkopuje konkurencję, jak sam mówi. Powiedz mi, co było w sakiewce? Pestki przepękli, pędza się nim płody. Choć nie są do końca legalne, większość woli je niż ryzyko próżnorodzenia lub życie w celibacie. To wszystko? Ja, to wszystko. A teraz biorę się stąd, zanim... Okej. Garecie, jestem urażona. Przyrzekłeś kupować wyłącznie ode mnie. Co mam sobie teraz myśleć? Ależ pani, właśnie tłumaczyłem, że nie robię interesów z nikim innym. Oprócz tego ostatniego biznesku, prawda? Zawsze będzie następny, ostatni raz, dopóki jesteś wypłacalny. A ty kim jesteś? Nie wyglądasz mi na sprzedawcę pestek. To chyba był komplement. Kimś, z kim lepiej nie zadzierać. Miałabym zajęcie dla kogoś takiego jak ty. Verzano cię tutaj przysłał, prawda? Ten stary dureń siedzi na tonącym statku i robi wszystko, żeby pociągnąć za sobą na dno każdego, kto znajdzie się dosyć blisko. Gareth powinien mieć więcej rozumu, ale dam ci kredyt zaufania. Właściwie dam ci nawet szansę wyrównania rachunku z tym imbecylem, który pogrywa sobie z obojgu z nas. Co powiesz na zabicie Verzana? A co jeżeli zabije ciebie zamiast niego? A powiedz mi o Demonelach. Nie wiem, czy mam poczuć ulgę, czy się obrazić. Jesteśmy jednym z najzamożniejszych rodów kupieckich w Zatoce Buntu. Powiedzmy przy tym, że niektóre prowadzone przez nas interesy nie są oficjalnie regulowane. Dlaczego miałbym chcieć to zrobić? A dlaczego nie? Wykorzystał cię do brudnej roboty, nie racząc nawet poinformować, co dostarczasz, ani komu wejdziesz w drogę. Oczywiście potraktowałabym to także jako osobistą przysługę, a ród Demonelów nigdy nie skąpi swoim przyjaciołom. W każdym razie tym lojalnym. Nie zrobię tego. Nie zamierzam nikogo zabijać. Więc zmykaj do Verzana, odebrać zapłatę, póki jeszcze masz okazję. Zadbaj tylko o to, by nie wchodzić mi w drogę. Okej, czy... Hey there. Ten ród Demonelów to ten trzeci sojusznik z Zatoki Buntu? Reputacja drużyny. Ród Demonelów neutralna.
Tak, chyba to jest to trzeci sojusznik. Dwunastka bohater, rycerze tygla bohater. Wygląda, że tak. Tak, więc, więc gdybym teraz zrobił dla nich to zadanie. Tak, więc gdybym pewnie zrobił dla nich to zadanie, to pewnie prowadziłoby to jakieś ścieżki fabularnej, która ostatecznie pozwoliłaby mi być sojusznikiem z nimi. No i potem oni by mi pomogli. Między innymi w bitwie o... w bitwie o Kednua i pewnie oni by mnie wpuścili na rozprawę o... tak, jak się nazywało. Dobra, nieważne. Na rozprawę. Dobra, na następnym odcinku pójdziemy oddać ten medalion, który sobie zakupiliśmy za niemałą sumkę miedzi. I poprowadzimy dalej zadania dla tej kampanii kupieckiej, jeżeli coś jeszcze będzie. Chyba dużo więcej nie będziemy mieli jeszcze tutaj do roboty w Zatoce Buntu, więc potem wrócimy do Przyczynieczych Gwiazdów. I niestety chyba będzie sporo więcej gadania. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!